Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz Ataj, po drugiej stronie obiektowa Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w firmie Carrara, autoryzowanym salonie sprzedaży samochodów marki Dacia z Lublina. Dziś odcinek wakacyjno-urlopowy, stąd mój nieformalny strój, aczkolwiek nadal w barwach firmowych. Koszulkę możecie kupić w butiku Dacia. Zapraszam na następny film. Zapewne czekacie na kolejną jazdę próbną Dusterem 1.0 100 koni turbo benzyna w trasie. Więc lecimy z tym tematem, zapraszam do oglądania. Dacia Duster, wersja Prestige, czyli najwyższa wersja wyposażenia. Doposażyliśmy ją w kartę handsfree, czyli bezkluczykowe otwarcie oraz uruchomienie silnika. Doposażyliśmy również multiview kamera, czyli 4 kamery dookoła auta oraz klimatyzację automatyczną oraz podgrzewane fotele. Ale najważniejsza rzecz, silnik 1.0 100 koni turbo benzyna. Zobaczymy, jak zachowuje się ten silnik w Dusterze na trasie. Jedziemy na obwodnicę Lublina. Mapa będzie podpowiadała nam, czy jedziemy zgodnie z przepisami. Światła włączyły się automatycznie, są to światła w technologii LED-owej. Duster posiada również czujnik zmroku, czyli światła po zmroku same się włączą albo wyłączą. Dość gadania, jedziemy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Zerujemy średnie zużycie paliwa. Jest zero. Przejedziemy jakieś 25 do 30 km. Zobaczymy, jakie będzie średnie spalanie po jeździe na trasie. Wyjeżdżając od nas, pamiętajcie, na siłę nie wbijajcie się na zewnętrzny pas. A teraz się udało. 4 pasy do przeskoczenia w kierunku wschodnim, czyli Piaski, Zamość, Chełm. Jeżeli jedziecie w tamtą stronę, uważajcie przy wyjeździe. Tędy szybko wyskoczymy na obwodnicę. Komputer pokładowy oczywiście podpowiada zmianę biegów. Oczywiście podpowiada, jeżeli mamy złe obroty silnika. Komunikaty pokazują się nad stanem paliwa. Zobaczymy, czy zadziała już system stop-start. Jeszcze nie. To jest dla użytkowników, którzy nie lubią tego stop-startu. Nie zawsze wyłącza silnik. Tutaj zapewne dlatego, że przejechaliśmy bardzo krótki dystans oraz silnik jeszcze się nie rozgrzał. Jest również funkcja eko, czyli oszczędność paliwa, ekologia. Ja ją będę włączał i wyłączał podczas jazdy. Będę opowiadał o swoich wrażeniach, jak się czuję przy trybie eko. Nie wiem, czy Maćku uchwycisz ten moment. Mamy podpowiedź komputera pokładowego, żeby zmienić bieg na wyższy. Ok, i zmieniamy bieg na wyższy. Ograniczenie prędkości do 70 km, więc włączamy ogranicznik. Włączamy ogranicznik przyciskiem pod hamulcem ręcznym i ustawiamy prędkość, powyżej której nie chcemy jechać. I jest 70. O, już nas trzyma. Nie wiem, czy Maćku czujesz. Nie możemy jechać szybciej. Pedał w podłogę. Zmienimy bieg. Nadal nic. Trzyma. Mocno trzyma.
70 i nie jedziemy więcej. Możemy podziwiać okolice obwodnicy Lublina, ale i Solidarności. I jedziemy sobie spokojnie. Nadal 70. Nadal działa ogranicznik. Średnie zużycie spada. Rączki prawidłowo lub prawie prawidłowo. Chyba z dwóch internautów upomniało mnie o to. I mają rację. Ciekawe, kiedy zaczną na nas trąbić. O, światła się na chwilę włączyły dzięki czujnikowi zmroku. Za chwilę się wyłączą. Wyłączyły się. Jechaliśmy pod wiaduktem. Tutaj mamy ograniczenie do 50. Użytkownicy, zwalniajcie. Bardzo niebezpieczne przejście dla pieszych. Jest to prawda oznaczone, ale nie ma świateł. Mnóstwo sytuacji niebezpiecznych. Dwa dni temu jechałem z przeciwka. Prawie, że doszło do podwójnego potrącenia. Także zwalniajcie. Jedziemy. Chciałoby się szybciej, ale nie możemy. 70 i ogranicznik nas trzyma. Tak, wiem, rączki. Komputer podpowiada zmienić bieg na wyższy, więc zmieniamy na piątkę. Czy to nam coś da? Musimy tutaj ustąpić miejsca szybszemu autu, więc troszeczkę przyspieszę, ale to tylko dlatego, żeby zrobić miejsce. I wracamy do ogranicznika. I 70 km. Jest 70. Pan ma dużo kasy i mało punktów. Oczywiście cytuję was, internauci. To, co mówicie, bardzo mi się podoba. A chociaż nie zawsze. 70. Za chwilę 50. Przestrzegamy przepisów. Raz, że są przepisy. Dwa, że tutaj często są patrole. Za wcześnie. O, za chwilę będziemy mieli 80. Podrzucamy do 80. Ciągle na ograniczniku. O, i już nas trzyma. Ale to 80 już lepiej się jedzie. Zawsze to 10 więcej. O, na ograniczniku średnie spalanie 7,3. 7,2. 7,1. Mamy czerwone światło, za chwilę będziemy zjeżdżali na obwodnicę. Pokażmy. Średnie spalanie 6,6 litra przy płynnej jeździe zgodnie z przepisami. Można? Można. Wyłączam tempomat, zjeżdżamy na obwodnicę. Za chwilę zrobimy test przyspieszenia. Zrobimy tak. Osiągnę prędkość 80 km na godzinę.
pedał w podłogę i zobaczymy, ile z jakim czasem osiągniemy 120 km na godzinę. Mamy 80, pedał w podłogę, rozpędzamy się. Później policzymy, jaki to był czas. Jest 120. Nie jest źle. Nawet odczułem lekkie przybicie do oparcia fotela. Oczywiście bez wariactw. Ale daję radę. Brakuje mi tutaj innych użytkowników, których mógłbym pomijać. Może zrobimy dłuższą jazdę niż te 20 kilka kilometrów. Ale w związku z tym, że mamy troszeczkę czasu, pokażę następną opcję, czyli tempomat. W zasadzie w tej wersji jest to standard wyposażenia. Tempomat. Ustalamy tutaj prędkość, powyżej której, z jaką mamy jechać. Zdejmuję nogę z pedału gazu i samochód sam utrzymuje tą prędkość. Podróżujemy, jedziemy. Prosta, długa trasa. Czuję, jak silnik pociąga. Za chwilę zwalnia auto. Mamy 120 i jedziemy 120. Jeżeli lekko przyhamujemy, tempomat się wyłącza. On gdzieś tam czeka na sygnał ode mnie, żeby ponownie sterować i ponownie tutaj zadaję mu prędkość. Zróbmy to 100 km. Ok, jest setka. Zbliżymy się nieco. Nie, i jedzie bardzo szybki samochód. Oczywiście wykonujemy redukcję, bo potrzebujemy mocy do ominięcia, do wyprzedzenia. Nie pokazuj, Maćku. To 120 jechaliśmy i wyprzedziliśmy bez problemu. Ok, wracamy do tempomatu. 110. Każde kliknięcie to jest 2 km więcej albo mniej. Jedziemy sobie na piątce. Podróżujemy do Warszawy na przykład. Przed nami kolejne samochody, na których będziemy mogli potestować wyprzedzenie. O, i Dacia po lewej, ale zachrzania. Przepraszam. Logan. I to już w sile wieku. Ale jak poprął? OK, wyłączamy tempomat. Kolejna funkcja, czyli tryb eko. Obiecałem, że włączę to na trasie. Mamy prostą trasę. W zasadzie chyba nikogo nie będziemy wyprzedzali. Włączam eko. Prędkość 106 km. Dajmy troszeczkę więcej. OK, jakieś 110. I włączam eko. Czuć, że nas ogranicza. Ja w swoim Dusterze jechałem tydzień, jeździłem tydzień na tej z włączoną tą z funkcją. Kontynuuję tradycję, wyłączam. Mamy górkę.
więc nabieramy mocy, redukujemy bieg, potem mamy manualną skrzynię biegu, żeby przekładać biegi, dodawać sobie mocy, żeby jechać dynamiczniej, nie mówię szybko, chodzi o dynamikę. Co by tu jeszcze przetestować? Mamy tira testowego przed nami. Pędzimy do niego. Te 120 jeszcze chcę iść. Chyba trzeba jeździć na ograniczniku. Nie jest oczywiście to auto super dynamiczne, ale myślę, że do takiej codziennej jazdy, na dojazdy do pracy, do domu, nawet na obwodnicach, jak najbardziej zdaję egzamin. Okej. Tutaj się schowamy. Mam nadzieję, że nie ucieknie nam na zjazd. Ok, redukujemy, dajemy czatu. O. No tak. I pojechał na Białystok. Gdzie moglibyśmy zawrócić? Tutaj raczej nie. Myślę, że wrócimy, Maćku, jeszcze raz. Kierunek widzę, Zamość-Chełm jest bardziej oblegany. Tam spróbujemy jeszcze powyprzedzać samochody. Tylko musimy znaleźć dogodny zjazd. Ciągle w granicach dopuszczalnych prędkości. Jedziemy sobie spokojnie. A może tamtych dogonimy? Trzy tiry pod rząd. Oj, chyba dojedziemy do Warszawy. A, podłokietnik. Także podróżujemy sobie. Redukujemy. Wracamy do prędkości spacerowej. Podróżujemy dalej do najbliższego zjazdu. Zawrócimy i pojeździmy, przepraszam. W kierunku pojedziemy w stronę Zamościa i Chełma. O, jest zjazd. Może uda się tutaj nawrócić. Prędkość, zasięg, aktualny rzut 6,3. Prędkość taka spacerowa, powiedzmy te 110 do 120, 6,5 litra. Później zobaczymy to średnie na odcinku, który przejechaliśmy. Sam jestem ciekaw.
powiedziałbym, że ten silnik fajnie brzmi. Nie jest tak uciążliwy jak kosiarka, jak piła spalinowa. Jeden z internautów fajnie powiedział, brzmi jak V6, tylko z o połowę mniej cylindrów. Sygnały świetlne, nie zapominajcie o nich. Okej, jedziemy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Gonimy tiry, gonimy pozostałych użytkowników. Z tyłu widzę, jadą, ale tak sobie. Ciągle sprawdzam tu prędkość. Wszystko w granicach przepisów. Czarne coś, podepniemy się pod czarne coś. Ciągle jesteśmy w granicach dopuszczalnych prędkości. Odpuszczamy, bo już przekraczamy 120. Ale jeszcze szedłby dalej. Śmiało moglibyśmy za nim jechać, siedzieć mu na tak zwanym ogonie. Ale mamy kolejne auta. Teraz próbujemy na piątce, bez redukcji. Mamy 100, 110. Chce iść, jedziemy. Wyprzedzamy. Odpuszczamy prędkość, chowamy się. Zwalniamy do 110. Ciągle na piątce. Łapiemy następnego zawodnika. A w zasadzie od razu dwóch. O. Sreberko takie, sreberko to mi się mało podoba. Tak więc pojedziemy łagodniej. Ale teraz pokażę ciekawą rzecz, którą podpowiedział mi Maciek. Przyznaję się bez bicia, nie wiedziałem o tym. Włączam ogranicznik. Pamiętacie, ograniczamy prędkość, powyżej której samochód nie będzie jechał. Zwalniamy do, powiedzmy, 90, 94. Już nie chce iść samochód. Że tu nas wyprzedzą. Zredukujemy bieg. Jeszcze jeden szybki za nami. Niech jedzie. I robimy kickdowna. Kickdown, podobnie jak w automatycznych skrzyniach biegów,
czyli maksymalnie pedał w podłogę, zdecydowanie nie odpuszczamy go i przełamaliśmy ogranicznik. I tylko w ten sposób można przełamać ogranicznik. Jeżeli będzie wasz ruch stopą będzie niezdecydowany i nie do końca, nie przełamiecie ogranicznika, nie zrobicie wyprzedzenia dynamicznego. No i mam nadzieję, że skończy się to dobrze, ale jeżeli się wysuniemy na drodze o przeciwnych pasach ruchu, to lepiej, żeby się nic nie działo. Wyłączam ogranicznik. Jak dla mnie, całkiem fajna jazda z tym silnikiem stukonnym. Biorąc pod uwagę przepisy oraz ilość w tej chwili radiowozów na obwodnicach, nie brakowało mi w zasadzie tutaj mocy. Co chciałem wyprzedzić, to wyprzedziłem. Co chciałem dogonić, dogoniłem. Przez chwilę nawet trzymaliśmy się jednego z aut, zobaczyć jak to jest siedzieć komuś na ogonie. I dawaliśmy radę. O, zaraz przejedzie tutaj mocny zawodnik. Czujnik martwego pola zadziałał. No, z tą prędkością moglibyśmy go nie zauważyć. Maćku, zjeżdżamy przez turystyczną? Możemy. Na turystycznej mamy naszego Forda, Ford Carrara. Również całe zaplecze techniczne, naprawy blacharsko-lakiernicze, centrum napraw powypadkowych. Ale jestem uprzejmy. Nawet nie dostałem podziękowania. Patrz, Maćku, po lewej. Wołga. Ej, nawet na rosyjskich blachach. Sprzedania było. I po lewej mamy Ford Carrara, czyli super nowoczesny salon Forda. Centrum napraw powypadkowych, blacharskich, lakierniczych. Okręgowa stacja kontroli pojazdów. Wszystko to, czego zabrakło u nas na Lwowskiej, w centrum miasta. A tutaj wszystko to jest. Jesteśmy na przedmieściach Lublina, w zasadzie Lublin, przepraszam, to już jest Lublin, ale jeszcze ta zabudowa taka jednorodzinna. Za chwilę wjedziemy do tej części centrum. Może zadziała nam stop-start. Pokażę, jak wyłączyć stop-start, w jakich sytuacjach się włącza. Czekamy na odpowiedni moment. Tutaj mamy taką połataną drogę. Ostatnio był u mnie właśnie internauta. Rozmawialiśmy o tym, że w którymś z materiałów powiedziałem, że trudno znaleźć taką typową polską drogę dziurawą, łataną. Proszę, wyjazd z Lublina ulicą turystyczną i mamy taką. Nasz Duster jedzie, gdzieś tam słyszymy jakieś odgłosy nierówności. Nas to tylko tam delikatnie buja. Myślę, że takim twardszym europejskim samochodem
albo typowo azjatyckim, gorzej byśmy to znieśli. Jestem uprzejmy. I nie zadziała. To się wytnie, Macku, nie? Tak. Dojeżdżamy do centrum, Aleja Solidarności. Jechaliśmy od strony Łęcznej. Także zapraszam wszystkich z tamtych rejonów do nas. Bardzo łatwo dojechać. Możecie wjechać, podjechać pod nasz salon krótszym dojazdem, tak jakbyście jechali do KFC, albo oczywiście dojechać do ronda, na rondzie skręcić w prawo i jechać do nas od ulicy Lwowskiej. Ktoś nam dziwnie tu pozostawiał, ale my będziemy uparci. Kamera tył. Czujniki cofania działają. Pan nam stanął centralnie na wejściu do salonu. I chyba nie odjedzie. Wjechaliśmy w dosyć ciasno zaparkowane samochody. Tutaj użytkownik zaparkował nam centralnie, prawie że na drzwiach, zajął nasze miejsce postojowe samochodów testowych, ale zobaczmy wobec tego kamery. Spójrzcie, prawa kamera pokazuje nam odległość między tym autem. Oczywiście nie da się wsiąść do nas i wysiąść, ale możemy zobaczyć, możemy podjechać i zobaczyć tą odległość między autami. Z prawej strony trochę więcej miejsca, ale równie ciasno do wyjścia. Za chwilę stąd wyjedziemy. Możemy zobaczyć koło, gdzie za chwilę wyjedzie, albo za chwilę wjedzie. Oczywiście możemy zobaczyć z tyłu, jak zaparkowaliśmy. Z przodu nie mamy akurat przeszkody, ale również możemy podejrzeć przednią kamerę. To jest system MultiView kamera. Średnie zużycie paliwa. Spójrzcie, 7,6 litra. Zrobiliśmy tak na moje oko około 40 km. Maćku? To wiesz, w komputerze. Ale kasowaliśmy? A, kasowaliśmy. Zasięg przejechany 43 km. I mamy średnie zużycie 7,6 litra. Większość w trasie, czyli przy szybszych jazdach. Myślę, że super zadowalający wynik. Pora na krótkie podsumowanie jazdy próbnej Dusterem po obwodnicy Lublina.
zrobiliśmy kilka prób, kilka testów, między innymi test przyspieszenia, ale nie takiego standardowego od 0 do setki, ale w warunkach drogi szybkiego ruchu, czyli od prędkości 80 km na godzinę do 120. I tak, 100 km osiągnęliśmy w 7 sekund, 120 km na godzinę w 22 sekundy. Może nie są to powalające wyniki, ale też nie jechałem w stylu sportowym. Jeżdżę normalnie, cywilnie, nie jestem sportowcem. Te wyniki jak do samochodu wykorzystywanego prywatnie nie są złe. Porównajcie je z innymi autami, z konstrukcjami podobnymi, z podobnymi silnikami. Ja nie miałem wrażenia, że coś mnie trzyma za włosy, że spowalnia. Jechało się całkiem fajnie. Duster nie jest też samochodem sportowym, bierzcie to pod uwagę. Kolejną próbę, jaką zrobiłem, to wyprzedzanie samochodu, nawet w ciągu długich samochodów. Mieliśmy trzy tiry pod rząd, również je wyprzedzałem. W pierwszej próbie wyprzedzałem z redukcją, czyli zredukowałem bieg na niższy i wyprzedzałem. Nie było żadnego zawahania, nie miałem mocy takiej, że nagle pod pedałem gazu zabrakło mi mocy, Duster jeszcze by szedł, ale oczywiście ograniczenia prędkości nie pozwalały na to. Druga próba odbyła się na najwyższym biegu, czyli na piątce, bez redukcji. Tutaj też nie było problemu. Oczywiście odpowiednie trzymanie na obrotach silnika spowodowało, że również płynnie wyprzedziłem auta. Moja ocena prywatna, nie wiem czy obiektywna, może subiektywna, Dusterem na obwodnicy, na trasie również dobrze się jeździ, biorąc pod uwagę, że jeździmy cywilnie, prywatnie, bez szaleństw, bez aspiracji sportowych. Nie ma chwili zawahania, nie ma chwili, że brakuje nam mocy. Według mnie całkiem fajnie przebiegł ten test. Śmiało polecam to auto do zakupu z tym silnikiem, w szczególności z instalacją gazową. Dzięki za oglądanie filmów. Jeżeli macie pytania, jeżeli potrzebujecie ofert na samochody, dzwońcie lub mailujcie do mnie albo do Maćka, albo do Maćka lub do mnie, nie ma to żadnego znaczenia. Dostaniecie dobrą ofertę, przynajmniej będziemy się tak starali. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, za lajki, za subskrypcje, za pozytywne komentarze. Do zobaczenia w następnych produkcjach.